I on mówi, słuchaj, no znam taką dziewczynę, Luiza jest bardzo fajną, moją koleżanką. Jest bardzo fajna i może ona, a może ta. Wysłał mi kilka dziewczyn, tak? I ja mówię, no słuchaj, no wszystkie są ładne, wszystkie są fajne, mówię, ale no która jest najbardziej spokojna, najbardziej wyluzowana i jest taka, wiesz, imprezowa. No mówi, że słuchaj, no z tych wszystkich dziewczyn najbardziej wyluzowana, największy dystans ma Luiza, nie? Ja wtedy kręciliśmy jakąś głupią zapowiedź, mówię, no potrzebujemy dziewczyny, która jest na luzie. I no i tak się poznaliśmy. Jest! Jest! Naprawdę, nie wiesz, jak się cieszę. Nie ma za co. Jest! Boże, nie muszę dzisiaj się bujać z akumulatorem, szukać prostownika. Ej, Filip, to nie ten. Duży w maluchu. Filip Nowobielski zaprasza na program z gwiazdami. W sumie ciężko jednym słowem określić to, czym zajmuje się mój dzisiejszy gość. Mówi się o nim, że jest raperem, satyrykiem, a także youtuberem, który konto w tym serwisie założył już w 2006 roku. Zresztą to właśnie w internecie. Odnalazł swoją niszę i zgromadził sporą publikę, która poza wyświetleniami okazuje mu także wsparcie w serwisie Patronite. Swoją drogą dzisiaj założyłem tam profil i może wspólnie uda się nam rozwinąć kanał. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie. Wracając jednak do tematu, Wołunio przyzwyczaił swoich fanów do tego, że jego produkcje są sarkastyczne, nieco wulgarne i długie, jak na YouTube'owe standardy. Szanując prośby widzów Dużego w Maluchu, postanowiłem przygotować dla Was odcinek trwający o kilka minut dłużej niż standardowe wywiady na moim kanale. Jest straszliwie zimno, na zewnątrz minus 10. Chciałem z Bubuniem nagrać wywiad klasycznie, w podróży, na warszawskich ulicach. Niestety okazało się, że Maluch odmówił posłuszeństwa, temperatura dała się we znaki. Bubunio przyjechał za to taksówką, która tak, przyjechał go na miejsce i tak oto udało się nam spotkać. No, ale cieszę się. Również dziękuję za zaproszenie, ale cieszę się, że jestem... Muszę zdjąć kaptur, bo się nie będę widział. Ale cieszę się, że jestem pierwszym niemobilnym gościem, nie? Gdybym wiedział, że nie będziemy dzisiaj jeździć, to bym szczerze więcej dziabnął wieczorem, tak to mówię. Nie, no zawsze jeździłem jako pasażer maluchem z rodzicami na wakacje. Mówię, po raz pierwszy przejadę się jako kierowca. I mówię, to nie piję, a tutaj ząg. Zawsze powiedzieć rzeczy martwych. No, taka jest niestety prawda. Słuchaj, chciałem się z Tobą spotkać z kilku względów. Między innymi z tego, że wiele osób prosiło o to, żebyś się pojawił w maluchu. Naprawdę nie wiedziałem, że masz tak wielką i rozbudowaną społeczność widzów, fanów. No, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że tych zapytań kiedy Wuwunio, kiedy zaprosisz go wreszcie, było wiele. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi to jest Patronite, bo moim zdaniem odnosisz na nim stały sukces. Jeśli dobrze pamiętam, 30 tysięcy złotych już się udało. No chyba niecałe, ale tak, coś koło tego. 28 500 chyba. Wbrew pozorom nie sprawdzam często. Tak, ale byłem ciekaw, jak to wygląda. Sam zresztą myślę o Patronite, więc to jest też fajna rzecz. Patronite bardziej zajmuje się Luiza wszystkimi tych technikaliami, ja zajmuję się programem jakby. Nie? A więc trzecia rzecz, o której chcę porozmawiać, to właśnie miłość, którą sobie na szybie z boku narysowałeś w postaci serduszka. No to zacznijmy po kolei. Jak myślisz, skąd ludzie tak bardzo kochają Wuwunia i dlaczego skradłeś ich serca? Wiem, że to jest może niekomfortowe mówić o sobie, ale... Znaczy nie, no mi się wydaje, że jak odbiłem trochę od rapowania i przestałem się napinać, bo raperzy się napinają tak zawsze trochę, nie? I bardziej... Wizerunek tak finansują, prawda? Człowiek bardziej staje się sobą. Jestem zwykłym przyziemnym chłopakiem z osiedla, który lubi się napić wieczorem piwa albo czegoś mocniejszego i po prostu... Tak samo zaraz wychodziłem z domu, Luiza mówi, tylko głupot nie gadaj, nie? Ja mówię, no ale co mam gadać, że ja zawsze mówię prawdę, tak? Więc w sensie jesteś po prostu sobą. I wydaje mi się, że ludzie to widzą, tak? Żeby... Dużo takich komentarzy jest, o, kiedyś cię nie lubiłem, bo byłeś taki... No byłem taki, bo jednak ten rap światek sprawia, że musisz być bardzo gruboskórny, nie? Jeśli tego nie masz, jeśli nie masz jakiejś takiej naprawdę bezwzględnej i wielkiej charyzmy, to giniesz w tłumie. No każdy raper musi uważać, że jest najlepszy, no tak uważam, że w sumie każdy nawija kawałek, że jest najlepszy, tak? Że jestem super, moje płyty są super, no ale taki jest rap, nie? Popie tak nie ma, że popowie artyści nie nawijają o tym, że są najlepszymi popowymi artystami, nie? Więc, ale to jest fajne właśnie w rapie, że raper musi mieć duże, grube jaja, no. Dobrze.
A propos takich rzeczy związanych z grubymi jajami, to myślę, że warto też poruszyć temat tego właśnie Patronite'a, no bo wiele osób ma problem z tym, żeby prosić o finansowanie swoich widzów. Ja też miałem widzów. Ogromną, Jezus. I to trzeba mieć wtedy jaja, żeby poprosić, no bo umówmy się, jeśli nie ma się lokowań produktów na YouTubie i współprac komercyjnych... To się nie da. To się nie da. Nie da się, szczególnie, widziałeś pewnie niektóre rzeczy, robimy... Kręcenie w domu, jak robisz let's play'e i kompletnie tutaj nikomu nie ujmując, jest najtańsze, tak. Dlatego że nikt nie musi z niego wychodzić. Baterie ci nie potrzebujesz, bo masz prąd stały, jest ciepło zawsze, oświetlenie możesz mieć z randola i tak dalej. Jak wychodzisz z budynku, to zaczynają się schody. Koszty rosną tak. Nieprawdopodobnie. Jak jeździsz gdzieś dalej, to dodatkowo ci paliwo, wyżywienie dla wszystkich, bo jednak nie możesz zabrać ze sobą ludzi. Gdzieś trzeba spać. Gdzieś trzeba spać. Na miłość niekoniecznie przynajmniej z 10. I w tym momencie kończy się zysk z YouTube'a, nie? To zawsze gdzieś tam, parę lat temu i tak było lepiej, według mnie, jednak przed tym żółtym dolarem, którego mam bardzo dużo u siebie na kanale i w ogóle jakieś stawki były lepsze dawno, dawno temu, ale i kolega Marcin Cisowski, którego serdecznie pozdrawiam, namawiał mnie, załóż Patronite'a, masz taki fanbase, że ludzie ci zapłacą, dadzą ci te pieniądze, bo cię lubią i tak dalej. Ja mówię, nie, no gdzie, no w ogóle to żenada, Gonciarz teraz, że tak powiem, eksplodował na Patronite'cie i nagle tych kont na Patronite'cie się po prostu powstało tysiące, nie? Ja mówię, to jest efekt Gonciarza i nie chcę być po prostu, ja też, nie? Ale on mi wiercił dziury w brzuchu, no i założyłem tam profil, wypełniłem wszystkie dane, i tam jest taki przycisk akceptuj i go nie kliknąłem. I tak wisiało to ze 3 miesiące, aż w końcu do mnie napisali goście z Patronite'a, nie? Że moje konto wisi. Kiedy klikniesz za akceptuj, nie? Ja mówię, że nie wiem, czy klikać w ogóle bez sensu. Mówią, kliknij tam, że super, że będziesz miał i tak dalej. Odpaliłem, siedzimy z Luizą w domu, tacy odpalone, jest ten post w ogóle, mówię, Boże, ludzie za chwilę zaczną cisnąć. O, już chcę odcinać kupony. I nagle jest. Pierwszy patron. Patrzę, ten mój kolega sobie namawiał, nie? I pierwszy dzień chyba tylko on był, nie? I mówię, Boże, do Luizy, mówię, słuchaj, jak to usunąć, jak z tego się wycofać w ogóle? Przecież, ja mówię, no nie, no wszyscy cię zobaczyli, przeczytali, musimy w to brnąć. No i jeden odcinek, w którym powiedzieliśmy, że mamy coś takiego, drugi, trzeci, czwarty i efektem kuli śniegowej udało nam się jakoś wypracować tak, że teraz nie dość, że sami się z tego finansujemy w 100% i jesteśmy bardzo niezależni w sumie i ten żółty dolar w sumie teraz mniej mnie interesuje niż kiedyś, to jeszcze jesteśmy w stanie odkładać i rozwijać bazę sprzętową i tak dalej, więc naprawdę jest super. Ważne. A liczyłeś kiedyś, ile wydałeś na sprzęt i realizację swoich odcinków na YouTubie? Bo już tych subskrypcji troszeczkę masz. Podsumowanie było tam chyba za 2016, to było 25 tysięcy złotych przy 10 tysiącach złotych zysku z YouTube'a, nie? Okay. Więc 15 tysięcy pod kreską. To było w 2016 roku. Za 17 nie liczyłem, bo wydawaliśmy już tak dużo, że nie szło tego policzyć. W 2016 wydawałem niewiele, więc byłem w stanie te pieniądze policzyć jakby, nie? Komputer, który kupiłem, jakieś tam GoPro, baterie, karty, wszystko to rozliczałem, ale w 2017 ten obrót pieniędzmi, Patronite wchodzi, wychodzi, ja kupuję, jadę tu. To jest wielki komfort. Tak, ale kompletnie się w tym pogubiłem. Nie wiem, czy jestem pod kreską, czy nad kreską. Chyba nad, ale niewiele. Teraz jest tak nad kreską, że nie musisz liczyć. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiesz, jak tak robiliśmy film za pieniądze z Patronite, tak pieniądze nam zostawały, to robiliśmy więcej rzeczy po prostu. Nie tak, że no, dobra, zostało nam dycha, to jedźmy na Kanary na przykład. Nie, naprawdę z ręką na sercu żadnych pieniędzy żeśmy bokiem gdzieś nie przewalili. Nie wiadomo, że gdzieś tam jakiś piwo człowiek kupił, żarcie i tak dalej, nie? Bo to normalne. Ale żeby tam, nie wiem, że kupiłem sobie, nie wiem, buty, nie? No. Piwo z Patronite też poszło może jakieś? Nie rozumiem. W sensie, czy jakieś środki związane, no artykuły tak. Spożywcze też? No tak, oczywiście. Czy nie ma tak, że ty tylko i wyłącznie z tego realizujesz potrzeby nie, związane no z produkcją? Nie, ale jak kręcimy film na przykład i pijemy w nim piwo, no to piwo też jest tak kupione, wiesz, bo jednak jest to... Pytanie, czy mógłby się do kosztu uzyskania przychodu zaliczyć? Chyba nie. Jednak w filmie na przykład piwo było, uciekło mi teraz słowo, no, rekwizytem, więc no, było z Patronite'a. Normalnie alkohol, który spożywam, że tak powiem, prywatnie, no to z prywatnych pieniędzy jest kupowany. Jasne. Nie, ja to naprawdę skrupulatnie sobie mam taką czerwony sejfik w domu, tam trzymam pieniądze w gotówce, nie trzymam na koncie, bo na koncie wyżek jest. Mogą przez przypadek te pieniądze gdzieś pójść w coś innego, kupujesz buty czy cokolwiek i potem nie wiadomo. Więc ja zawsze, jak przychodzi hajs z Patronite'a, płacę podatek i te pieniądze, które zostają, wypłacam, wrzucam do skrzynki, operuję tylko gotówkowo, nie? A swoje pieniądze trzymam na koncie i w ten sposób jestem w stanie to jakoś rozdzielić, nie? Myślisz, że w dłuższej perspektywie na YouTubie przetrwają tylko takie osoby z silną społecznością?
takie jak ty, Gonciarz, czy grupa filmowa Darwin, która dosyć dobrze funkcjonuje? Zauważmy jedną rzecz, że najbardziej popularni youtuberzy są bardzo młodzi. Jak wchodzisz w dorosłe życie, spotykasz się ze ścianą i musisz wybierać. Każda kobieta ci powie, przestań to robić, to nie ma z tego żadnego zysku, nie? Przecież ile raperów się tak wysypało, zespołów metalowych, no ludzi sztuki, tak? Dochodzą dzieci, kredyty i koniec, no i musisz to rzucić, więc do pewnego wieku możesz się bawić w YouTube bez pieniędzy, ale w pewnym momencie, tak jak ja na przykład, teraz jakbym, że tak powiem, miał cały czas do tego dokładać, no to w pewnym momencie pojawia się dziecko, no i co? Nie dałoby się tego robić. Nie ma takiej możliwości i właśnie dzięki patronom, że tak powiem, możemy w spokoju sobie, wiesz, przede wszystkim też patronek daje ci taką, z jednej strony jest to ogromny stres, bo jednak są ludzie, którzy ci płacą, mogą mieć od ciebie, płacą, to też głupie słowo, dają ci ofiarę, wspomagają, bo płacą to też jest źle powiedziane. Do mnie też się odzywają czasami jakieś janusze biznesu, słuchaj, ile za logo przed Polhajsem, nie? Mówię, nie, to tak nie działa, nie? No bo jednak na przykład współpracujemy z firmą, która handluje grami na wszystkie platformy i ja gram na konsoli i zaraziłem tym Luizę i my naprawdę codziennie gramy i to jest jakby naturalne, nie muszę udawać, ja się na grach znam, jestem graczem od na 20 paru lat, nie? No to co z twoim Twitchem? No ja nie chcę. Po prostu ja uważam, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ja nie chcę robić wszystkiego. W ogóle tak samo do mnie też się odzywają różni youtuberzy, żebym wystąpił i się nie zgadzam, ale twój program jest fajny i po drugie pojawiają się też w nim ludzie z mojego świata, więc jakby... Między innymi słynny wywiad z Jackiem sprzed paru miesięcy. Tak, Sławy i tak dalej, który gorąco pozdrawiam, więc nie koliduje to. Odezwał się do mnie Jack Gadowski, tak? Wjazd na chatę. I no nie chcę, to nie jest jakby... Nie mam nic do niego. Widziałem parę odcinków, niektóre są nawet zabawne, ale jednak to nie jest ten... Ja tak staram się trzymać no, tak gdzieś na granicy tego YouTube'a i ludzie wydaje mi się, że ludziom też się to podoba. Jakbym teraz zrobił challenge i nagrywał vlogi i gameplaye i tak dalej. To zaraz by się okazało, że społeczność mogłaby się zbuntować. Dokładnie. Wam polecam wywiad z Jackiem Gadowskim, tutaj na karcie go będziecie mieli. To jest chyba najstarszy polski YouTuber chyba nie? Tak. No, można powiedzieć, że to jest taki Nestor polskiego YouTube'a, ale swoją drogą bardzo ogarnięty człowiek, który dużo wie i na pewno można korzystać z jego wiedzy, sam to robię. Wizerunkowo po prostu stwierdziłem, że to nie pasuje do mojego. Bobunio, słuchaj, nie samą pracą człowiek żyje i pasją, żyje też miłością. Mhm. Ty jakiś czas temu wrzuciłeś na swoim fanpage'u taką informację, gdzie jest zdjęcie Luizy i podpis 4 lata minęło, odkąd poznałem swojego najlepszego ziomka. No tak. To jest cudowne, jak ja na was patrzę, że wy jesteście taką parą jakby zajebistych przyjaciół, która jednocześnie jest razem. Widać flow między wami, widać dobre emocje, widać takie wsparcie. No niejedna dziewczyna mogłaby pomyśleć, ten mój stary tak się wygłupia, robi sobie debila czasami, może w ten sposób też godzi w mój wizerunek, a ona też ma zdrowy dystans, wydaje mi się. Na początku tak nie było, nie? Bo na początku to ona, wiesz, dla niej cały ten świat był kompletnie obcy, nie? I po prostu jakby przesiąknęła w 100% tym, nie? Po prostu zaakceptowała. Na początku nie to, że się buntowała, tylko nie to, że nie jeździła, po prostu ten świat był kompletnie dla niej obcy, jakieś tam Tigery, Bonzo, Bonusy, BGC i w ogóle cały ten YouTube'owy światek, a teraz jest jakby, wiesz, w 100% jego częścią i na przykład taką najlepszą anegdotą, którą już pewnie parę razy opowiadałem, jest to, że mamy taką relację, że bardzo, no taką przyjacielską i na przykład jak oświadczałem się, to wiesz, 100 razy w głowie układałem, co mam powiedzieć, ale tak mnie zatkało, że powiedziałem, wyjdziesz za mnie, mordeczko? Więc to jest takie dosyć zabawne. No i teraz Luiza też dzisiaj się obudziła, rano użyła oko, powiedziała, nie gadaj głupot, nie, drogi bok, i śpi. Nie, naprawdę, to jest mój najlepszy kolega, moja prawa ręka we wszystkim, naprawdę ogarnia połowę moich rzeczy, takich właśnie papierkowo, jakichś maili, napisz, zadzwoń, umów, sprawdź, zamów, odbierz paczkę i tak dalej. Czyli przede wszystkim jeszcze jest ogarnięty. Bardzo. Jest twoją prawą ręką. Dokładnie. Fajnie. A ja się mogę zajmować tylko, że tak powiem, częścią artystyczną. I to jest super, tak, że jak jest spina montażowa, to wiesz, ja rano wstaję i montuję cały dzień. Niczym innym się nie muszę przejmować. Okay. Śniadanie, obiad, kolacja, wszystko poprawne, naprawdę Luiza, no bez niej bym sobie nie poradził. I też jeszcze cała rodzina Luizy wspiera nas, pomaga, no bo to cała rodzina jest taka artystyczna, bo Luiza jeszcze jest grafikiem do tego, nie? Więc jakby te wszystkie projekty to jakieś graficzne... A jak się poznaliście?
Poznałeś o tym kiedyś? Chyba tak. Nie pamiętam. Pewnie tak. No. Kręciliśmy jakąś zapowiedź. Potrzebowaliśmy ładnej dziewczyny i wszystkie, że tak powiem, były już wyeksploatowane. Nie? Że po prostu już wiele razy się pojawiały. Kojarzone z konkretnymi projektami. Wszystkie koleżanki. Wiesz, jak to jest, jak nie masz pieniędzy. Robisz ze znajomymi, nie? I już jak wszystkich znajomych wykorzystałeś, no to trzeba gdzieś poszerzyć te horyzonty. A że ja nie jestem człowiekiem, który chodzi na miasto. Jestem bardziej domówkowo, działkowo, grillowy. Więc no, nie poznaję tych ludzi jakoś tak dużo, żeby znać tych dziewczyn, jak niektórzy moi koledzy mają tych cały telefon, nie? Więc napisałem do jednego z moich kolegów i on mówi, słuchaj, no znam taką dziewczynę, Luiza jest bardzo fajną, jest moją koleżanką, jest bardzo fajna i może ona, a może ta. Wysłał mi kilka dziewczyn, tak? I ja mówię, no słuchaj, no wszystkie są ładne, wszystkie są fajne, mówię, ale no która jest najbardziej spoko i najbardziej wyluzowana i jest taka, wiesz, imprezowa. No mówi, że słuchaj, no z tych wszystkich dziewczyn najbardziej wyluzowana, największy dystans ma Luiza, nie? Ja wtedy kręciliśmy jakąś głupią zapowiedź, mówię, no potrzebujemy dziewczyny, która jest na luzie. I, no i tak się poznaliśmy. No i potem jakoś tak to wyszło, nie? Aczkolwiek jak się poznaliśmy, ja nawet nie myślałem, żeby cokolwiek podobała mi się. Nie mówię, że nie jest bardzo atrakcyjną kobietą, ale no, zrobiliśmy, ja po to zawsze do pracy profesjonalnie, tak? Nakręcone, dziękuję, cześć. No ale potem jakoś tak zaczęliśmy się kolegować, no i tak wyszło. No. No i żeby jak najdłużej to trwało, bo aż miło na to wszystko patrzeć, choć wiadomo, tutaj też widzów uczulam. W przyszłym roku ślub. Ale nie zapraszamy was wszystkich. Luiza mnie zabije, bo ja nie pamiętam daty, nie? Jakoś w czerwcu, któregoś tam, ale żeby było fajnie, to jednak nie może być tak po wówniowemu, żeby było normalnie, więc ślub jest takim trochę trollingiem na kościele katolickim, bierzemy ślub w Licheniu, nie? Więc do wizerunku Wołunia wygląda to... No, będzie jakaś relacja do ślubu? Mała będzie. Mam pomysł na odcinek związany ze ślubem. Chcemy zrobić kawalerski taki, na który ludzie będą mogli z całej Polski przyjechać. Kawalerski Wołunia nad morzem. Załatwiamy to z Karasiem. Tylko, że nie wiem jak to wyjdzie, bo Kalifornia chyba w przyszłym roku nie będzie. Ale chcieliśmy zrobić ogólne wydarzenie, nie? Że możesz przyjechać z całej Polski na kawalerski Wołunia. Zapraszamy całą Polskę, nie? Więc sądzę, że przychowę trochę tych ludzi na, wiesz, na 3 dni. Chcemy to zrobić w majówkę w przyszłym roku. Czy się uda? Nie wiem, ale to byłoby właśnie z kawalerskim, z przygotowaniem do ślubu. Takie samej ceremonii może nie, no jednak no, ja nie jestem za tym, żeby pokazać tak prywatne życie, ale w jakiś zabawny sposób na pewno to ugryziemy. Przed ślubem trzeba się też wyspowiadać, prawda? Tak. To jest coś, co już dzisiaj ci spędza sens powiek? Nie, no ja nie będę teraz przytaczał anegdoty, kiedy sobie rozbiłem o spowiedzi, bo opowiadałem to w filmie ostatnio, to jest dosyć niecenzuralna historia i od tamtego czasu że tak powiem, się nie spowiadałem, ale wiesz, ja akurat do kościoła katolickiego jestem sceptycznie nastawiony, ale jednak ślub chcę, żeby było na poważnie, tak w sensie, że pójdę, wyspowiadam się. Nie chcę, żeby Luiza kiedykolwiek sobie pomyślała, że potraktowałem to po macoszemu, tak? Więc jednak samą ceremonię na poważnie chcę przeżyć, pewnie będę płakał, bo ja to się wzruszam oczywiście, i tak dalej. No każdy wtedy płacze, nawet największy twardziel. Tak, to jest coś niesamowitego, szczególnie, swoją drogą ciekawie ten twój kościół będzie wyglądał. Dużo takich osób z półświatka jakby z twarzy. Jak no, się spojrzy na te pierwsze rzędy. No, a w ogóle nie byłeś kiedyś w Licheniu? Tak. No jest to ogrom tamto, mam wrażenie, że tam może być 6 ślubów naraz po prostu i nikt nikomu nie przeszkadza, nie? Też przejeżdżałem akurat, więc chętnie sobie spojrzałem. Zresztą parę jest takich monumentalnych budowli w Polsce. Słynny Jezus w Rio de Janeiro. Tak. Który jest większy od tego w Rio de Janeiro. Tylko, tak. Że jest pusty w środku. Tamten jest rzeźbą, a ten jest odlewem gipsowym, nie? I tam jest jakiś problem, bo zaczął im gnić, tam jakiś grzyb wszedł i oni go tam muszą czyścić, no bo jak są połączenia, woda się leje do środka i w środku zaczął po prostu grzyb wchodzić. Swoją drogą, ktoś, kto tego Jezusa robił, myślę, że wygrał przetarg życia, bo to dosyć duża konstrukcja. Na pewno. A to odlew gipsowy jest, to nie jest, wiesz, bo ten Rio de Janeiro to jest naprawdę rzeźba. Ktoś to tam musiał wtachać na górę, nie? I to będzie stało 1000 lat. A ten tutaj nie, no z gipsu gdzie, no nie. Na koniec musimy zrobić jedną rzecz. Może pod wpływem tej twojej energii i tego, że słoneczko świeci w maluszka, auto jednak zaskoczy. Tak? I odjedzie, no zobaczymy. Myślisz, że jest szansa na to? 11. No nie wiem. Wow! Naprawdę kręci, wcześniej w ogóle nie kręcił. Może jeszcze posiedźmy z godzinę, nie? Jestem naprawdę zaskoczony, słuchaj, opowiadaj no, cały czas. No poczekaj, no, może jakieś, wiesz, jakieś modły tutaj. O. On w ogóle nie palił, ani trochę. No zobacz, słońce wyszło, nie? Może cię popchnę. Spróbuj. Mogę cię popchnąć, naprawdę. Jeszcze? Nie ma problemu. Poczekajmy, dajmy mu chwilkę, bo kręci, to jest już dużo. Uważam, że gdybyśmy teraz wezwali pana z wąsem, zwanego taksówkarzem, który by miał kable. Za 30 zł.
Jest! Naprawdę nie wiesz, jak się cieszę. Nie ma za co. Jest! Boże, nie muszę dzisiaj się bujać z akumulatorem, szukać prostownika. Nawet bym zdążył na kolejny wywiad, który już odwołałem. Ale super, Boże, jak się cieszę. Naprawdę, dzięki za to spotkanie. Uratowałeś nie ma za co. Dzień, bo pewnie bym teraz już zrezygnował i siedział w domu i szukał akumulatora. A tak to się styknęliśmy. To może się chcesz przejechać na koniec? No. No. Chciałbym. Tylko... Boże, jak super. O jest. Najpierw ty się musisz zapiąć, bo to się dwie osoby chyba nie mogą zapiąć. O takich gabarytach, nie? Musimy poczekać chwilę, aż tu się porozmraża może chyba, nie? Fantastycznie. Tylko żeby mi nie zgasł, bo ja wiesz... Nie mam, teraz już ci nie zgasł. Nie mam wyczutego sprzęgła tutaj, nie? Boże, jeździłem z rodzicami nad morze i dało się, nie? Bagażnik na górze był taki, wiesz, na takie sznurki, na takich haczykach, taki opatroszony cały, nie? Jechaliśmy i wtedy nie było żadnych... Miałem już kończyć ten wywiad z tobą, a tutaj się okazuje, że dopiero się może poważnie zacząć jeszcze. Przepraszam, wszedłem ci w słowo. Nie no, chodzi o to, że ludzie jeździli nad morze jakimś takim autem, a teraz się przyszedł i mówi, Boże, jak to możliwe, jeździliśmy, nie? I jeszcze generalnie kiedyś nie było tych, nie było autostrad, wszystko krajówkami, nie? Gdy to się jechało przez całą Polskę, żeby tam dotrzeć. Dobra. Ale też myślę, że było troszeczkę... Dobrze, jedynkę wrzucam, bo tutaj wiesz, jakoś tak... Tak, był spokojniejszy ten ruch na drogach, tak. Wiesz, o co chodzi. Teraz na przykład jak jadę maluchem gdzieś przez Polskę, mknę autostradą, to się boję zmieniać pasy, bo zaraz mnie dogoni jakiś samochód z lewego pasa, tak. I od razu świerszczę i gdzieś, że jestem małym maluchem, który próbuje ominąć Seicento na przykład z prawego pasa. No niesamowita jest to, powiem ci. Czuję się trochę jakbyśmy jechali sankami. No, powiem ci, że zmienić pedał jest ciężko. Nie wiem, czy nie będę musiał zablokować tego słowa, wypikać, tak. Żeby mnie, no tak, to żeby jest mi algorytm nie ściął zasięgu. Ale to jest straszne pytanie, jak teraz, to jest, nie? Bo tak naprawdę rozmawiając z youtuberami, mam wrażenie, że wszyscy wymyślają różne mity na temat tego, jak funkcjonują YouTube'owe algorytmy. Mało osób wie tak naprawdę, jak to w rzeczywistości działa, no bo my skąd to mamy wiedzieć? YouTube się zachowuje nie fair, nie informując czarno na białym, co robić, żeby się dobrze pozycjonować. No, wszystko metodami prób i błędów trzeba dojść. No. Niestety, wiesz, tak. Ja na przykład zauważam pewną prawidłowość. Moje odcinki zawsze wybijają się w soboty. Wypuszczam je w środę, a w soboty zaczynają nabierać jakiegoś rozpędu. Dobra, nie będziemy jechać może na ulicę. Tak. Możemy już powoli tam wrócić. Ale chcesz, to może się przejechać ulicą. Nie. No, przepraszam, tutaj nic nie widzisz. Właśnie, poczekaj. Jaki to jest pedał teraz? O. Teraz jedynka chyba jest, nie? Zawrócimy sobie tutaj, tak, wiesz? I... Ale musicie wiedzieć, że te okrzyki sprzed chwili były naprawdę potwornie szczere z mojej strony. Tak, to nie było, to nie było reżyserowane. Nie, ja po prostu byłem zaskoczony. A styczny? Tak, tak? Tak. Nie, poczekaj, wróć mi styczny. O. Pierścień. Wiesz, ja na przykład mam coś takiego, że moje odcinki najlepiej się oglądają w piątek. Bo wrzucam w piątek, a ludzie oglądają moje odcinki na kacu głównie. W sobotę rano, w niedzielę rano. Więc ja muszę wrzucić w piątek. I po prostu ludzie chcą zawsze komentarz. Wszedłem tego, żeby dać łapkę w górę, napisać komentarz, obejrzeć to na kacu. I wiesz, bardzo dużo ludzi po prostu ogląda te odcinki właśnie na kacu. I to jest właśnie też fajne, bo jednak wiesz, jak moje odcinki są zazwyczaj długie, godzinę trwają, półtorej. Bardzo długie. To nie jest typowy YouTube'owy koncept, który możesz sobie obejrzeć na toalecie. Ja tego słucham trochę jak podcastów, można powiedzieć. Odpalam ciebie gdzieś tam w tle leci, że załatwiam sobie swoje rzeczy. No tak, tak, no tak, no bo to ciężko jest utrzymać uwagę, doskonale to rozumiem, ale mi się wydaje, że to też bardzo dużo, jak wrzucamy odcinek, który trwa 15 minut, ludzie przynajmniej mówią, bo wujno, czemu tak krótko, nie? I jednak dlatego bardzo dużo ludzi w ogóle kiedyś mówiło mi, moje drogi, że to jest, wiesz, za długie, że to się nie sprzeda. Okazało się jednak inaczej, więc no spoko. No też nie staramy się wydłużać tego sztucznie i na siłę. Po prostu jak coś jest niefajne, to tego nie publikujemy. No według mnie niefajne, bo to wiadomo, że coś, co jest fajne, to jest, wiesz, pojęcie względne, tak? No to wiadomo, że jednym się podoba jedno, drugim drugie. Powiem ci szczerze, że umęczyła mnie ta jazda. Strasznie jakoś, nie wiem, coś zrobię źle, bo strasznie warczy, nie? Czy nie? Wiesz co, ssanie mamy włączone cały czas. Dobra. Już jest lepiej. Ściągnę ręczny, o. Tak. Ach. Super. No powiem ci, że jakbym miał pojechać do Łodzi teraz z Warszawy, dramat.
Dramat. Jak chcesz, to cię go do ślubu pożyczę. Dwukrotnie już pożyczałem. No właśnie, muszę wymyślić coś fajnego do ślubu. Nie mam pojęcia co. No to nie może być Mercedes jakiś, wiesz. No to nie pasuje do Wawunia. Myślę, że bardziej jakiś żuk. Do żynki. No, ale to też właśnie, no wymyślę coś na pewno. DeLorean byłby spoko. No to, o, to tak idealny. Byśmy po prostu... O. Dobra. Słuchaj, dzięki wielkie jeszcze raz, że wpadłeś. Pędzę na kolejne nagranie. Zbijamy żółwia. Zapraszam was na kanał Wawunia, który jest na pewno godny uwagi. Oglądnijcie, zostawcie subskrypcję. Ja też się nie obrażę, jeśli zostawicie mi dzwoneczek. Łapki w górę. Ja nigdy tego u siebie nie mówię, ale u ciebie mogę powiedzieć. Nie? Łapki w górę dawajcie. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.